Kogoś nie ma na rolu. Kurwa, jest kick Nolana. W pewnym momencie przestaje dzwonić. Mija dłuższa chwila i pojawia się mail od pani Mary Gables. Od, nie wiem, odczytujesz, nie odczytujesz. Straight to spam. Zostałem, nie odczytuję. Okej. Okay. Godzina 11, piątek, 8. Co robicie? No, na pewno nie jedziemy tam, mimo deszczu, za marne 5000. To jest dużo więcej warte. No ja myślę. Tylko, co dalej? Kasjusz? Kasjusz, obudź się, alkoholiku stary. Jezu. No ja tu odstawiam to od ust na chwilę. No ale też o tym myślałem. W sumie, ja się zgadzam z Nolanem. No, co by nie było, to idąc z nimi teraz w interesy, to dajemy się robić w chuja. W sumie i tak możemy mieć z tego kłopoty, nie? Jeżeli uznają na przykład, że Nolan na przykład nie dał im wszystkiego. No, naprawdę, korporacje mają czasami takie schizy. Potrafią sobie ubzdurać, że człowiek coś wie, on tak naprawdę tego nie wie, one będą chciały to z niego wycisnąć. I tak już jesteśmy w kłopotach. Lepiej przynajmniej wyjść z tego z twarzą. Tego nie sprzedał. Sprawdzam tego maila szybko. Szanowny panie Kingston, pragnę przypomnieć o spotkaniu w dniu dzisiejszym, niemniej jednak bez możliwości potwierdzenia pańskiej obecności, potwierdzenia terminu, mam przykrość zawiadomić, iż spotkanie zostało odwołane. Niemniej jednak wciąż jesteśmy zainteresowani współpracą i nabyciem od pana prezentowanej technologii. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na temat tego, kiedy mógłby pan się umówić na ewentualne spotkanie. Z wyrazami szacunku, Mary Cables, asystentka zarządu działu Research and Development korporacji UCA. Odpisuję, żeby nie złudzać podejrzeń, że w ostatnich testach przed prezentacją wystąpił krytyczny błąd oprogramowania i oprogramowanie nie jest gotowe. I nie wiem, czy uda mi się naprawić. No, odpisuję, że przyjęła do wiadomości i w takim razie oczekuję na dalszy rozwój spraw. No i chust, i tyle. Nie będę może podejrzliwy dzięki temu. Dla pocieszenia sprawdzam swój profil na portalu randkowym. Albo dla nie poprawienia humoru, tylko dla dobicia się może bardziej. Turlo, turlo. Twój profil ponownie został zgłoszony jako zboczeniec. Kurde, co za pech. Nie chcę się tam żadnego włamywać. Dosłownie rzuciłem sobie na reakcję, wyszło podejrzliwość. Siedziała sobie na drugim końcu miasta jakaś laska, tak patrzy. Zbokol? No może nie zbokol, ale wygląda jak zbokol. Ale jacy społeczniacy wszyscy zgłaszają. Oflaguj. Kasu, daj tą flaszkę swoją. Ja bardziej obstawiam, że to jakiś facet chciał usunąć konkurencję. Walnę z jakiegoś większego łyka, oddaję mu i z rezygnacją wpisuję sobie sieć Donald Smith. Już sprawdzam. Ach, ten entuzjazm, jak on znowu coś grzebie sieci. Ile czasu na to poświęcasz? Zależy od tego, czy współtowarzysze mają jakieś inne zajęcie. Bo mogę poświęcić dużo. Ja chcę sprawdzić, czy Terminal Storm ma jakiś związek z tą korporacją budowlaną, która zajęła park rozrywki, coś w tym stylu. No okej. O, to dobre, to się nawet zainteresowałem. Chcesz to sprawdzić? Szukam w sieci. No dobra. Na fejsa i piszesz, dzień dobry, czy korporacja taka i taka ma związek z takim i takim gangiem? Nie. To ja szukam powiązania, pomagamy. Szukamy jakiś, nie wiem nawet, jakiś, że oni się uwzięli na nich, oni na nich, no jakichkolwiek powiązań, jakieś frazy, gdzie te dwie nazwy ich występują razem. To mówię, ja jej pomagam. Okej, okay, dobra. Możesz sobie rzucić, nie wiem, na hacking, na technerd, chyba na hacking bardziej. To może Nolan? Plus jeden, nie? Okej. Okay. Przeszukujesz generalnie całą sieć i wydaje ci się, że nie znalazłeś
nie znalazłeś, no znajdujesz jakieś poszczególne o terminal Storm, jakieś wspomnienia w różnych artykułach i takich tam pomniejszych komentarzach. Jakieś tagi na mieście, takie rzeczy. Natomiast nigdzie nie znajdujesz związku z korporacją Exbelder. Te dwa sformułowania, Terminal Storm i Exbelder, nie występują w jednym kontekście nigdy razem. Ślepa uliczka, raczej. No. Dobra, czyli to, chciałam to sprawdzić po prostu. Sorry. Luz, a ja szukając, tak zawężam pole na temat Donalda, to szukam, kto może na przykład go nie lubić, kogo może wadzić, gdzie go znaleźć. Okej, okay, no znajdujesz kilka zdjęć w sieci. Donald Smith, okazuje się, że to jest wysoki, muskularny mężczyzna, ma ciemne, kręcone włosy. Ubrany jest w taki różowy płaszcz z takim puchowatym kołnierzem, filuterny kapelusz i trzyma jakąś taką dziwną laskę z gałką. W sensie taki przyrząd do podpierania się, jak się chodzi. Okej. Okay. I generalnie ubiera się ekstrawagancko i nadmiernie niemalże tak jaskrawo. Z przesadą. Można go znaleźć w dolnej dzielnicy na południe, tak? Mniej więcej w rejonach 2-3 przecznice dalej od 2-3 przecznice dalej od miejsca, gdzie sprzedaje używane samochody wasza fikserka znajoma, Stacy. Czy na tym zdjęciu dobrze widać tą jego laskę? Znaczy, no masz kilka zdjęć. On jest, ubiera się różnie, tak? Czasami na przykład w taką zbyt dużą marynarkę, w taką kocią panterkę, tak? Skupiam się na tej lasce. Chcę ją powiększyć rękojeść i sobie wyostrzyć ją, zobaczyć, czy jest w niej coś, co wygląda jak spust. Nie. Ta laska. Natomiast to wygląda generalnie jak bogato zdobiony przedmiot. Czyli w żaden sposób nie przypomina to ukrytej broni. No tego nie jesteś w stanie stwierdzić jednoznacznie. Okej. Okay. A czy jestem w stanie znaleźć na przykład, kto może go nie lubić, komu może wadzić? Sprawdzę. Raczej wydaje się, że nie ma jakichś tam naturalnych wrogów. Alwy, Lamparty, to naturalni wrogowie. Facet nie wydaje się być dużą rybą. No ale ktoś teoretycznie jest w stanie za niego, za jego głowę zapłacić 10 tysięcy. To się trochę gryzie. I no tutaj może jakiś jest ukryty trop. W ogóle może napiszę do Stacy, czy to zadanie jest nadal aktualne. I czy są jakieś nowe wiadomości. No ja widząc, że oni tak szukają, to ja w ogóle czekam z niecierpliwością na jakieś wyniki właśnie, aż ruszymy do akcji, bo... Ja w tym czasie jeszcze tego pendrive'a przejrzę dokładniej, czy jakichś tropów tam nie znajdę na tym pendrive'ie. Okej, dobra. Co chcesz z tym pendrive'em zrobić? No bierz go do ręki, wygląda jak pendrive, tak? Tak, ale chodzi mi o tropy cyfrowe, tak? Kto zapisał te dane, tak dalej. By znaleźć zleceniodawcę po prostu. Czy jakiś trop jest. Adres IP, skąd to było wgrane i tak dalej. No adresu IP nie znajdziesz. Nie było to wgrywane przez sieć. Tego co widzisz, było po prostu wgrywane z prywatnego terminala. Tak, ktoś na swoim PC-ciaku to wgrał. Żadnych informacji o tym terminalu też nie mam, tak? Co mnie naprowadziło? Jakiś charakterystyczny danych terminalu, tak? Mhm. Nie wydaje jakieś... ci się, że kiedy się po prostu wgrywa coś prosto na PNRF, to nie zostawia śladów. Tym bardziej, że to było szyfrowane chyba. Znaczy, tak pamiętam. Dla mnie nie problem. No, dla ciebie nie. Dobra, ja piszę do Stacy, czekam na jej odpowiedź. Czy koń też nie pisze tak wprost, ej, ten, co tego gościa, intelektualne, to czy tylko pisze, nie wiem,
pendrive nadal działa, czy coś w tym stylu. Znaczy, ona odpisuje, że co prawda ktoś się tym tematem interesował, ale robota wciąż jest aktualna. Póki my szukamy, to ja jeszcze rzucam Kasuszowi, bo się widzę, że nudzi swoje bronie, żeby je przejrzał, czy są w dobrym stanie i tak dalej, wszystko jest okej. Oczyszczam tylko sobie stół ze śmieci i myk, odkręcam, zaczynam czyścić, zaraz będę składał. No dzięki, muszę czymś zająć właśnie głowę na chwilę. Myślę, że następnym dobrym posunięciem będzie udanie się do tamtej dzielnicy i jeżeli chcemy w to brnąć i nie wiem, pokręcenie się tam, nie wiem, pójście do burdelu czy coś, wypytanie i tak dalej. Myślę, że twoje odwiedziny w burdelu będą ciekawą rzeczą. Czemu? Nie wiem, może poderwiesz kogoś? What? Nie, mistrzu gry. Załamał się tym, że popsuliśmy mu wątek z celownikiem. Fuj, nie będę z nimi grał. Wszystko popsuli. Cały mój misterny plan w pizdu. I już na fejsie jest post, nie? Szukam drużyny. Tak. Do Pixel, nie, jak do czegoś tam, jak to się nazywa, ten system, się pamiętam. Cicho, wrócił. O, wrócił, dobra, cicho. Do którego momentu słyszałeś, panie kolego? Albo Falstar, nie wrócił. Jesteście? No, tak. Cały czas. Ciebie nie było. Zawaliło mnie z TS, a nie wiem dlaczego. Tak. W którym momencie? Co słyszałeś, czego nie słyszałeś? Coś mówiliście o tym, że chcecie iść do burdelu. A, to ja mówiłam. Tak, że, foto, że usty się wybiera do burdelu. Znaczy, tak. Na podróż. Ja nie mówię, że to mam ja iść, tak? Tylko jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć więcej, no to może warto by było zbadać tamte okolice, tak? Jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć więcej, to musimy rozmawiać. A tylko ty jesteś wygadana? Czyli ty musisz do burdelu? Znaczy, pójdziemy z tobą, ale... A może to nie jest taki typowy burdel, że wchodzisz i od razu to jest taki, nie wiem, hotelik. Zresztą ja nie wiem, jak wygląda burdel. Tylko może to jest jakiś też bar ze striptizem, no to nie wiem. Nie wiem, nie znam się, Boże. Zobaczymy. Zacznijmy od tego, że tam w ogóle jest burdel. Właśnie trochę zastanawiam się, o jakim wy burdelu mówicie. Bo on molestował prostytutki. No. No, no co chcę mieć. A to te prostytutki nie są z burdelu? Czy to takie prywatna działalność? Takie z ulicy. Takie, co stoją na ulicy, tak. A, ojej. No dobra. Nawet bodajże na tym nagraniu było mówione przecież, między którą a którą ulicą można najczęściej spotkać i co tam stoją dziwki. Nie wiem, jakoś tak sobie wbiłam do głowy, że to musi być... To na tę ulicę się wybieramy, jak już Kasus skończy z brońmi. No to jest chwila, moment, nie? Parę minut i już. Zaraz masz oczyszczone, złożone, załadowane, gotowe do akcji. Ja jestem gotowy do drogi generał. To dzięki, ja zachowam je pod płaszcz z powrotem. I Obrzyna, i Uzi. Też jestem gotowy. Dobra, czyli tylko się upewnię, że dobrze zrozumiałem. Biały dzień. Około godziny 12. A no właśnie, nie wiem, która godzina. Wchodzicie na miasto celem pójścia na dziwki, tak? No nie powiedziałeś, ile zajęło mu czasu szukanie danych informacji o nim. Skoro godzinę, to trochę za wcześnie. No to jeszcze trochę mamy czasu do wieczora. A zresztą, co ty się interesujesz, kiedy my chodzimy na dziwki? Każdy ma swoje gusta. Okej, okay, dobra. Idziemy w tamtą stronę i po drodze chcę zawadzić aptekę. Okej. Okay. No, a potem jeszcze pójdziemy na kebaba i się zrobi wieczór jakoś, no. Ale wiesz, że my idziemy tylko rozmawiać z tymi dziwkami. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Ale skończył się w domu APAP. Nolan jako jedyny dba tutaj o dom, po prostu to wie. Szanuję to. Zawsze muszę być zabezpieczony. A no tak, no to okay, też się znaczy w aptece. I kupuję plastry nikotynowe. Okej. Okay. Znaczy, ja chciałem tylko lekko zasugerować, że jako jedyny nie wykupiłeś sewady, więc co prawda twoja postać paliła szlugi, ale nie masz nałogu. Ale no i tak nie... Chcę plastry nikotynowe, żeby już pani nie palić. Dobrze. No to, nie wiem, 5 kredytów? A miałam dostawę dla ciebie, ziomek. Się opali drożej. Komuś innemu. No dobrze, to sobie kupiłem i sobie naklejam od zarazu. Ja od wypadku biorę paczkę prezerwatyw.
Okej, okay. 10 kredytów. Okej, okay. Odpisane. Możemy iść zajść, jestem gotowy. Okej, dobra. Więc udajecie się na miejsce, o którym było nagranie. W jaki sposób planujecie się tam dostać? Piechotą? Właśnie to daleko jest, czy coś? No to jest w drugiej dzielnicy, więc kawałek to jest. No nie, tak do drugiej dzielnicy to Ustry zawsze do tej wysokiej na przykład jeździła w ogóle tym autem Briana, to my weźmy taksi. Już niedługo nie będziemy musieli brać taksówek. Ale a to jest weźmy. Obok tego salonu komisu z samochodami, tak? No dwie przecznice dalej. No się udajmy tego. Tylko, że salon z samochodami jest w górnej dzielnicy, a to jest w dolnej. No to ja pewnie jakaś winda jest, nie? Góra, dół. Przepraszam, ja mam tylko jedno pytanie. Sprawdzam sobie w sieci cenę puszki jednej żarcia, ile tam w sklepie kosztuje. Ile kosztują puszki z żarciem teraz? Tak, jedna. Mhm. Takie litrowe jak wy macie, tak? Tak, tak, te. Łopanie, 100 kredytów za sztukę. Co ty pierdolisz? Co? To jest... To my weźmy lepiej czołg. W sensie, to chyba ci ludzie tam świrują, że wczoraj było 30. O kurde, ale się... To ja nie wiem, co zrobić. Ja broń mam. Ja zaczynam się bać tak tego, że je kupiłem, ale chyba nikt tego nie wie. Chyba zacznę zabijać taksówkarzy na wszelki wypadek, żeby był tu w końcu tych dwóch, co widzieli. No co im widzieli? Worek tylko. Jeden widział, ale jeden widział puszki. Ten jeden, co wyciągnął nóż na mnie. Ale dobra, to musimy jakoś zabezpieczyć nasze mieszkanie. Jakiś no ja wam to od razu mówię, kurde, że ponad trzykrotnie podejrzało w ciągu 24 godzin. Powinniśmy zamontować, że jak nas nie ma w domu, wyślę sygnał, że ktoś do niego wchodzi. Chyba jestem takie coś w stanie skonstruować. Bez problemu, mając odpowiednie części. Biorąc pod uwagę, że mam pełno komputerów w domu, więc chyba się części jakieś tam z nich znajdą. Myślę, że jak rozbierzesz dwa, trzy kompy, no to coś lepiej byłoby kupić po prostu trochę złomu AGD. No to ewentualnie kieruję kroki do najbliższego sklepu, gdzie mogę kupić odpowiednie części. Do systemu alarmowego, ostrzegającego. Ale to rozumiem, cały czas idziecie z buta i... A daleko taki sklep jest? Jeden taki sklep jest 4 przecznice od was. Jest na mapie oznaczony jako Café AGD. Z tego, co sobie przypominacie, to jest kawiarnia, o której swego czasu mówiła Stacy, że można tam spotkać płatną zabójczynię na zlecenie. Tego szakala? Szakale, tak, no to jest laska. No wiem, no ale nie no, dla mnie to zawsze jest, ciągle to mylę z killerem, nie? To co, jedziemy tam? Szakal. Tak, mamy czas do wieczora. Dobra. Zresztą to zawsze dla mnie brzmi bardziej killerskie, jak laska jest zabójcą, maksywę szakal, jak facet. To mnie kręci. Nie, ciebie wszystko kręci. Na miejscu, tam rzeczywiście jest na parterze kawiarnia. Widzicie, że teraz ta kawiarnia jest całkowicie opuszczona, zabita dechami. Przez te niewielkie szpary między dechami widać, że są w ogóle okna wybite i stoliki z wewnątrz są pod ścianami poustawiane. Dobra impreza była. Po prostu jest zabarykadowane w pewien sposób. Natomiast takie metalowe zewnętrzne schodki prowadzą na piętro, gdzie cały budynek jest w kablach i tam liczne takie jednostki klimatyzatorów wystają, wentylatory, niewentylatory, rury, kable i widzicie, że tam jest rzeczywiście sklep z różnego rodzaju elektroniką, AGD, tego typu sprzęty. No to kierujemy tam kroki. No i wchodzicie do takiego sklepiku i rzeczywiście widzicie, jest cała masa sprzętu. Za ladą stoi niska, czarnoskóra kobieta o wściekle rudych włosach. Tak patrzy na was, jak wchodzicie do tego jej sklepiku. No i przygląda się, tak patrzy, widzicie, że tam się kręcicie. Dzień dobry, w czymś mogę pomóc? Ja jakby ją ignoruję, dalej szukam części odpowiednich. Dalej nie słyszę. Nie, dziękujemy. Chyba. Rozumiem, że chcesz znaleźć jakiś sprzęt alarmowy, tak? No, części, które będę potrzebował do skonstruowania takowego. Albo ewentualnie gotowy, który będę mógł sobie przerobić pod swoje potrzeby. No to jest system alarmowy. Ewentualnie jak masz żyłkę wynalazcy, to możesz coś takiego skonstruować z
na przykład sygnalizatora otwarcia lodówki i starej komórki. Transakcjonowo jedno i drugie. W sensie gotowy alarm i podzespoły do skonstruowania. Gotowy alarm będzie kosztował około 120 kredytów. Części, biorąc pod uwagę, są używane w kiepskim stanie, jesteś w stanie kupić za 30 kredytów, ale zajmie to trochę czasu i będziesz musiał zdać kilka testów na TechNerda, żeby to zmajstrować. Kupuję jedno i drugie. No okej. Do tego się rozgląda za jakąś kamerą. No laska widzi, że jesteście zainteresowani tematem. Odpisz sobie te kredyty. Czyli ile w sumie? Pokazuje ci jakąś kamerę, mówi, no tutaj bardzo fajna kamerka, taka zminiaturyzowana, wielkości gałki ocznej. Zresztą znam kilka osób, które po prostu używają jej zamiast oka i po prostu sobie robią wszczepy. No ale wiecie państwo, prowadzę ten sklepik. Jeść za coś trzeba, więc tą kamerę opylę za 1500. Co? Nie. Idziemy do innego sklepu, tu jest za drogo. To okay. Sobie tam z kamery wyciągnę z laptopa kiedyś. No dobra, to ile płacę za tamte części? No za tamte wyszło 160, tak? Okej. Okay. No to tyle, zbieramy i tyle. Płacisz, kik ci kliknął, pakujesz do wora i wychodzisz. Odpisane. No to szybko do domu wracamy. Przynajmniej ja. Żeby to tam pomontować. Ja chcę ci pomóc. No to możecie iść ze mną przecież. Mogę potrzymać kabelki. Chyba najlepiej, żebym pomóc, to nie dotykać niczego. To zrobię obiad z puszek. Z jednej? To dobra, jest z pół. Może by ci z pół najwyżej mniej zjecie. Dobra, czyli ja montuję jeden z ten standardowy alarm domyślny, konfiguruję go, a drugi dodatkowo chcę stworzyć własny. No to życzę na TechNerda, zobaczymy jak ci pójdzie majsterkowanie. Co? 6. Siadasz i praktycznie w jedno posiedzenie wszystko składasz. Wydawało ci się, że to będzie bardziej skomplikowane, ale w pewnym momencie przerwałeś pracę, mówisz, a w zasadzie po co ja się z tym pierdolę? Przelutowałeś dwa kabelki i po prostu za każdym razem, kiedy ktoś otworzy drzwi, to przyjdzie ci na kika informacja, że ktoś otworzył lodówkę i zostawił otwartą. Natomiast to, że to nie jest lodówka, to już ty wiesz, więc w zasadzie po co kombinować? Chcę podpiąć pod tą kamerkę, którą wymontuję z któregoś z komputerów. Okej, okay, ale w takim razie dostaniesz modyfikator minus jeden do następnych testów hakowania przy pomocy swojego komputera, biorąc pod uwagę, że właśnie rozmontowałeś część swojego sprzętu, którego używasz. Coś będziesz musiał kupić jednak. Ale ja mam dużo sprzętu. Dobra, to nie chcę rozbierać jednego komputera. Może po prostu kradnijmy komuś kika i skonfigurujmy tak, żeby był kamerą. Nie mamy kika Johna Klika, że tak zdechmuje? Nie mamy kika Klika. Został zmierzczony. Został zmielony. Notabene, kto chciałby sobie rzucić na detektywa? Ja chcę. To rzuć. Okej, okay. Nic się nie dzieje. Generalnie siedzicie sobie w mieszkaniu i słyszysz, jak ktoś chodzi po korytarzu. Na klatce schodowej. Tak. Ja sekundę, bo jak Nolan tam coś montował, ja chciałem sprawdzić po prostu w necie, ile czasu zajmie wgranie sobie na uplinka tego wirtualnego celownika, bo ja w sumie nie chcę dodatkowego wszczepu, tylko chcę dodatkowe, nie wiem co, moduł do tego uplinka. Wirtualny celownik. To nie jest od ręki wgrywane? Poczekaj, zaraz się dowiem. Spytam kolegi obok. Ja muszę po prostu sobie znaleźć pyta. Oprogramowanie i grać. Uśmieję się. Wiem, ja to cały czas się śmieję. No to czyli co, płacę teraz po prostu z kompa, tak? Przesyłam kikiem 3,5 kafla i jest. Aktualizuję się, robię sobie reset, konfiguruję aktualizację. Nie no, to musisz kupić na miejscu, nie możesz tak, wiesz, przez internet takie rzeczy. A, to jeszcze nie jest takie science fiction, to jest tylko Cyberpunk 2020, jeszcze nie 77, no dobra. Znaczy, rozumiem. Wiesz, no biorąc pod uwagę, że to jest wszczep, który masz w głowie, tak, to same algorytmy
które przetwarzają informację cyfrową na informacje bioelektryczne, są tak duże programy, że przesyłanie tego mailem zajęłoby pół życia. Takie rzeczy po prostu się przesyła jakąś wysoko przepuszczalną światłowodową właśnie złączem, nie wiem, pod który się podłącza uplinka. Specjalne są do tego terminale. Przez sieć takie rzeczy się nie przesyła. No kurwa, myślałem, że tam wrzucą na D-boxa czy coś. No ale no dobra, to przejdę się tam przy najbliższym. Nie, to nie jest Amazon, z którego coś ściągniesz, kurde, e-booka. Okej, okay. No dobra, na razie jestem w domu. W sumie jak będziemy przed akcją to zrobię, muszę pamiętać o tym. Dobra, ile nam czasu to zajęło? Poczekaj, bo ktoś tam łazi po korytarzu, czy coś robimy z tym? Tak swoją drogą. Ja nic nie słyszałem. No cały czas ktoś chodzi po korytarzu, będzie jeszcze klatka schodowa. Okej. Okay. Ja nic nie słyszałem też. Nie, nic nie słyszałem, chyba że coś rzucę na detektywa. Rzucę. I wyjdzie fioletowa wódka. No nie, no tylko dwa, no to dobrze, to nie umarłem. Nie, nic nie słyszałeś. To ile mi na to wszystko zeszło? Która jest godzina teraz? No nie wiem, ile czasu chcesz na to poświęcić, tak? Bo możemy po prostu przewinąć. Jeszcze fajniejszą opcją, tak sobie myślę, byłoby, gdyby to był taki mechanizm, że jak wychodzimy z domu, włączamy alarm i jak ktoś do niego wchodzi, to wysyła nam nie to, że ktoś wszedł, ale na przykład informację o jego kiku. Kto to jest dokładnie? Nie wiem, czy takie coś jest możliwe. Jest, ale musielibyście zrobić nalot na jakiś komisariat policji i ukraść stamtąd właśnie takie urządzenia do rozpoznawania obywateli po kikach. Okej, brzmi spoko. Dobry plan. Zanotować do wątków. Zawsze zamiast po prostu policja można na jakąś firmę ochroniarską, czy oni nie dysponują już takim sprzętem? No ochroniarze raczej nie potrzebują, ta policja stricte. To się przydaje do rozpędzania tłumów, identyfikowania ludzi w czasie takich zamieszek, czy takich rzeczy właśnie. Albo wojsko, ale nie wiem. A na czarnym rynku nie jest to do kupienia? Co mówisz, Furius? Mówię, na czarnym rynku, tam nie wiem, w Deep Web nie jest to gdzieś tam dostępne do kupienia? No to rzuć sobie na zaułek. Bekalej, tak? No. Rozjebałeś to. Okej. Okay. Kto będzie robił następny test, ten ma przejebany. Tak, udaje ci się znaleźć ogłoszenie, że ktoś coś takiego sprzeda. Natomiast no pisze, że to jest zdezelowane, zmontowane, sklecił to w garażu z demobilu, ale działa. Natomiast no to jest spore urządzenie, tak? To będzie wyglądało tak, jakbyś sobie zamontował bramki z lotniska przy drzwiach. To ma futryny. A ile to za to rzeczy? 1220 kredytów. Mech. To na razie bez tego masz. A ty kasy się umówiłeś do kliniki, czy się nie umawiasz do kliniki żadnej? Tamba co, muszę się umówić na wgranie tego? No bo myślałem, że na wszczep bardziej się muszę umówić. Tutaj to po prostu podejdę, usiądę. Nie wiem. Umówić. Czy jest taki ruch? Nie, zadzwoń, spytaj się. Sprawdzam sobie tam w sklepie. O, tam sobie przez sieć się sprawdzisz. No tak, no to chyba nie muszę rzucać w goglach, nie? W sensie ile zajmie cała procedura, tak? No i czy jest kolejka? Czy mają tam wolę krzesełko cały czas? Najbliższy termin za 3 lata. Jak zrobisz rezerwację, no to możesz pójść. Aha, to ja bym zrobił najbliższą, kiedy jest? Za 2 dni. Kurwa. No dobra, myślałem, że za 15 minut. Dobra. To robię to. No to masz rezerwację na 11 na poniedziałek. Pamiętać. Muszę sobie zapisać. Okej. Okay. Dodaj do kika. Bo muszę to dodać do mojej głowy własnej, bo przecież znowu zapomnę jak o tych puszkach. Czy zbliża się już wieczór? Tak. To co, idziemy tam na dziwki? Znaczy, pogadać z dziwkami oczywiście, a to chodzi. Dobra. Bierzemy taksę i jedziemy. To będzie was kosztować jakieś 30 kredytów. To ja jeszcze nigdy chyba nie płaciłem za taksę, jak jechaliśmy razem. To zapłacę. Okej, chciałam się targować. A chuj, teraz mogę zapłacić. I myk 30 poszło. Momencik. Po tych 2 szóstkach, co teraz Furius rzucił, trzeba uważać, bo byś się targowała, by się okazało, że wisisz temu kolesiowi 500 tysięcy. I dobrze, skończyłby tak jak lichwiarz. Jako chciałem prewencyjnie bym go zastrzelił, zanim by kostki się przestały turlać. Żeby nie zdążył nic zrobić. Ojoj. A tam 2 szóstki znowu. O kurde.
No okej. Okay. Będziecie już widzieć mapę. To magiczny świat malarza jak w Mini Wars. Dub Culture to jest ten bar, gdzie się tak zajebałem w dupa? Nie, ty się we Flash Cafe, to jest a we Flash Cafe, no tak, to było takie... To jest klub, gdzie zabrał Brian na randkę w Ustri. A, oczywiście cały czas chodzę w tej swojej kamizelce, nie? No, co, jak co? Tupak. Cały czas w kamizelce swojej chodzę, tej lekkiej. Okej. Okay. Się dziwisz, że dziewczyny nie możesz znaleźć. Mówię, zawsze ubezpieczony jest. Tylko nie próbuj w ten sposób podrywać jakieś laski. Czemu? No nie wiem, musiałaby być specyficzna, żeby na to polecieć. No teraz raczej laski lecą na puszki z żarciem. Nawet nie na ut. Ja jeszcze na przykład nie mogę doczekać następnego dnia i wejścia na ten rynek. Czuję się jakbym handlował bitcoinami. Ty powiedz, gdzie ty to chcesz sprzedać? No jak? Na razie się trochę obstrałem, ale to no zobaczymy jeszcze. Póki co pomyślałem, że my też musimy jeść, więc czego nie sprzedam. A ile ich mamy na sprzedaż? Już ci mówię. Znaczy, no w ogóle mamy 108. Nie, czekaj, Usti zrobiła obiad, to 107. No 107. No to jakbyśmy wszystkie sprzedali, to mamy 10 koła. I nie mamy co jeść. Nie no właśnie, więc. No ale nie no, zobaczymy jak to będzie szło. Na pewno już nikomu nie będę tak dawał w prezencie. Mam nadzieję, że ci ludzie, którym to dałem, będą do końca życia pamiętać, jaki jestem fajny. Ta babcia mi zapisze na przykład swoje mieszkanie w spadku. Teraz będziesz dawał co innego. No to na pewno jest tańsze niż puszka, powiem ci, patrząc na te ceny. Nie wiem, ja tam swoją dupę dużo wysoko cenię. No zobaczymy jutro, jak spojrzę na ceny w sklepie. To zmienisz zdanie. Zwłaszcza, że to są moje puszki. Więc nie fikaj. I twoja dupa, wiem. Kurczę, dopiero teraz pomyślałam o tym, że mogłam się przebrać za taką ulicznicę i żeby poznać lepiej środowisko od środka. A teraz już tam jesteśmy, więc trochę po fakcie. Rozpuść te dredy i rozetnij sobie to tam nosisz na dole i to na górze też sobie coś tam i już. A kupisz mi nowe? Tak. Brajanek ci kupisz. No bo Brajanek ci, właśnie, i to jest, widzisz, to jest mózg, no wie za co żart cię bierze, no to jest haker. Dobrze mówisz. Nie, może następnym razem zobaczymy w ogóle co tu się dzieje. A i jak, co robimy jak go zobaczymy? Strzelamy? Pytamy? Nie, ma być żywy, zabić. Nie strzelamy do niego, no. Chyba, że w kolano. Nie, znowu się okaleczy sam. O, ciekawe co u naszego dziennikarza. Ostatnio kazał mi się odpieprzyć, ale dobra. Jeszcze będzie chciał puszkę. Stoimy na ulicy. I co widzimy? No kręci się tutaj. Osoba, która tutaj przechadza się, zbyt kręci się w kółko, żeby czegoś szukać, czy żeby tędy tylko przechodzić. Widać, że po prostu krąży dookoła swojego rogu ulicy. Albo Alfons, albo Dler. Jest pomarszczona i siwa. Taka zdeczko podstarzała już. Płci? Płci damskiej. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce, może sobie rzucić na detektyw. To ja chcę. To rzuć. Też jej się przyjrzę. Wydaje ci się, Ustri, że ta kobieta, która się tu przechadza, jest prostytutką, to prawda, ale udaje, że jest stara. Ej, spójrzcie na nią. Tak mówię po cichu do nich. Ej, spójrzcie. Czemu ona się przebiera za starą? Przyglądam jej się tak dokładniej. Bo ona jest taki stara. Target, tak wiesz, lubi takich fetyszystów, co wolą ze starszą. Ona jest stara. Nie no, ona... Nie, no co wy? Ona się... Nie. Tak nie. Co? No nie no, patrzę pod kątem, czy ona wygląda jakby udawała w ogóle, co to jest za skisa. No to rzucę na detektyw. Jeszcze gorzej, to jest zero. Nie wiem, czemu dwie kości poszły. Ewidentnie udaje, słuchaj, to jest tak super lacha, taka szprycha pewnie pod tą całą toną makijażu, że to się wpale nie mieści. A czemu lecą dwie kości? Nie wiem czemu, ale dwójka u ciebie też była pierwsza. Tak. Dobra, mamy tak nawkręcane.
Nie, ja nie gustuję w starych, sorry. Ale tak zdecydowany nie jestem. My to ta, ale nie, my przecież widzimy, że to jest zajebista laska, która przebrała się za starą i ty też to widzisz, bo też masz zero. Ej, ale stary, słuchaj, czemu ona się przebrała? Ona by mogła mieć każdego. A może o to chodzi? Może... Właśnie, może ma dość, no. No właśnie, może ona, to jest taki jakby szyfr, że ona ma specjalne zamówienia i tylko rozpoznają koleś, który wie, o co chodzi, bo ona tylko jego chce i to jest tak. Aha, to tutaj prostytutki wybierają klientów. No to pewnie pierwszy raz miałem okazję rzucić tabelkę prostytutek i co mi wyszło? Stary paszkil, kurwa. No nie, zaspoilerowałeś nam, że tak naprawdę jest stara. Przecież wy wiecie, że jest stara. Wiem. Ale faktycznie rol jest straszny, kurwa, nie. Jak rzucisz genialny rzut, to potem muszą ci spadać same ciulowe. Ale to, ale zobacz, tutaj mistrz gry nas uratował, jak uprzejmie. Żebyśmy następne rzuty wykonywali na byle co. Szacun. Dobrze, co jeszcze widzimy poza seksowną, starą, młodą kobietą? Jakich obyczajów? Ale w sensie, co pytasz? O jakiś punkt zaczepu. No to w pobliżu widzisz, są jakieś zabudowania przemysłowe. I parkingi, garaże, tego typu rzeczy, takie wiesz, gołe betonowe konstrukcje, gołe stalowe hale, z których wystają rury, kombiny, co nie tylko. No ma to sens, biorąc pod uwagę, że jesteście w tej dolnej dzielnicy, gdzie pod estakadami, które mkną górą, tak naprawdę tutaj światła niewiele dochodzi. Jakieś pojedyncze neony tutaj w tych bocznych uliczkach migają, ale one znaczą mniej więcej tyle, co wolne miejsca parkingowe, x wolnych miejsc teraz. Takie rzeczy. Nie widzicie specjalnie jakby nic bardziej ekskluzywnego w tym konkretnej lokalizacji. Czy jest taki... Widzicie jakieś sterczące talerze anten satelitarnych skierowanych w niebo. Co prawda nie masz pojęcia w jakikolwiek sposób, czy one w ogóle mają szansę odbierać sygnał. Biorąc pod uwagę, jak głęboko, że tak powiem, jesteście. Dobrze, w takim razie już tak chodzimy, nie wiem, rozglądamy się, to ja szukam jakichś kamer, monitoringu miejskiego, cokolwiek w tym guście. Okej, no widzisz, że jest kilka kamer takich skierowanych głównie na tą główną ulicę, no ale na wysokości zawieszone koło drugiego, trzeciego piętra. Tak, mówię szeptem, Nolan, a czy ty byś był w stanie zhakować te kamery, żebyśmy mogli przyjrzeć nagrania wcześniejsze albo aktualne? Pewnie tak. Szukam jakiegoś miejsca, skąd mógł się podłączyć. Znaczy kamery są na drugim, trzecim piętrze, więc nie wiem, jak chcesz się do nich podłączyć. Ale to są jakąś siecią podpięte, nie? Więc. No, kable... Gdzieś rzeczywiście idą, natomiast zaraz sprawdzę, czy widzisz, gdzie się chowają. No niestety nie widzisz. Są spięte takimi wiązkami kabli, gdzieś uciekają w górę. Nie widzisz takiej szafy teletechnicznej z dostępem do tych wszystkich kamer i zasilania. Czy gdzieś w pobliżu jakiejś kamery na drugim, trzecim piętrze jest jakiś pokój do wynajęcia? No po prostu, czy nie da się tam nie przesłuchać do nas przedostać przez budynek? Co są budynki? Takie schody pożarowe, nie? Jak znaczy są? W zasadzie to są betonowe garaże wielopoziomowe. One nie mają ani okien, ani ścian. To są po prostu takie, wiesz, półki i słupy, tak? No ale można tam wejść. No tak. No to ja bym chciała tam wejść. Jakby tam, gdzie by była ta kamera z drugiej strony, jakby... Jeśli coś takiego w ogóle będzie. To jest coś takiego, tylko że bez tych takich bajeranckich barierek i kwiatków, tak? Betonowa, surowa konstrukcja. No i wiadomo, że pniesie też kilka kondygnacji wyżej. Okej, no to znajdujesz wjazd do takiego parkingu, kilka kondygnacji, są jakieś rampy, które tam prowadzą. Jakieś neony oświetlające, w które miejsce można się kierować. Celem znalezienia wolnych miejsc postojowych, jakieś tam samochody stoją. Widzisz, że większość z nich na kołach. Pojedyncze egzemplarze jakieś widzisz rzeczywiście unoszą się jakieś 20 centymetrów nad ziemią. Czy stąd będą dostępne już do kamery? Tak, ale tylko do tej jednej konkretnej.
Ale może. A czy jest możliwe, żeby przez jedną kamerę się podpiął, przechciał przejść do reszty kamer, czy to jest niewykonalne? Nie ma takiej możliwości, niestety. Ta kamera co widzi? No, kawałek ulicy na zewnątrz. Ale tej ulicy, gdzie, która nas interesuje, tak? No tak, no to jest w zasadzie na narożniku, więc. Okej, okay, to się włamuje do niej. Okej, okay, rzucę na hacking. 7. Wyciągasz sobie z kieszeni kabel USB, podpinasz sobie do skroni, rozciągasz go, rozciągasz, gdzieś tam jakąś klapkę w kamerze odsłaniasz, wpinasz się. To jest bardzo prymitywne oprogramowanie, więc nawet nie ma wirtualnej rzeczywistości własnej. A w głowie miga ci cała seria komend i terminal się włącza. Masz dostęp do powiedzmy ostatnich 36 godzin nagrań, jako że one tam jakoś rezydują jeszcze na dysku, natomiast wszystko jest na bieżąco wysyłane i tak do serwera docelowego. Jestem w stanie przejść to teraz na szybko? No bez problemu, wydaje mi się, biorąc pod uwagę, że tak póki co w kamerze to jest, wiesz, z każdą sekundą jakby to nagranie od początku się już kasuje, nie? Mhm, w sensie o to mi chodzi, mogę sobie przejść teraz na szybko, czy muszę to kopiować i w domu przeglądać? Ile czasu mi to zajmie, o to mi chodzi. Szukam oczywiście tego faceta charakterystycznie ubranego w różowy. Ciuchy. Możemy zrobić tak, że masz jakiś nośnik danych przy sobie? No kik. Okej, dobra, ale 36 godzin na kika nie skopiujesz. A ten, może mamy tego pendrive'a przy sobie? Mam pendrive'a, tak, właśnie, mam pendrive'a tego. No okej, dobra. Teraz tak, możesz sobie na przykład spróbować rzucić na detektyw, jeżeli zdasz, no to uda ci się to przejrzeć teraz, jeżeli nie, no to stwierdzasz, że nie ogarniesz tego i musisz sobie w domu przejrzeć. Musisz sobie w domu przejrzeć, masz to na pendrive'ie teraz. Okej, okay, to odpinam, zacieram ślady. Chociaż tam nie ma żadnej, tak? Nie ma śladu, bo w zasadzie nawet cię hasło nie pytało, bo to było na zasadzie wpiąłeś się. Tak samo jak terminal nie zostawił śladu na pendrive'ie, kiedy się go po prostu podpięło, tak ten nośnik danych też nie zostawił śladu twojego uplinka, kiedy podpiąłeś, po prostu zgrałeś dane. To jest zbyt prymitywne urządzenie. Okej, okay, no to chcemy coś jeszcze robić? Nie, ale tak myślę, że to dobry punkt obserwacyjny. Generalnie. No, też mi się tak wydaje. Okej, okay, to wy obserwujcie, a ja sobie mogę to na obejrzeć to nagranie w tym czasie na spokojnie, tak? No to w czasie jak czekacie pojawia się więcej prostytutek. Jezu, zjadłabym coś. Tak siedzimy i patrzymy. Obserwuję. Jeżdża na przykład jedna prostytutka na wózku inwalidzkim. Właśnie miałem spytać, czy są jakieś następne schizowe. Jedna udawała starą, jedna jest na wózku, jedna pewnie udaje śmietnik. Coś takiego ciekawego. Przychodzą też takie trzy. Nie wyglądają na, że tak powiem, legalny wiek. I stoją sobie na ramionach. Masz w dobrym miejscu? No chyba to jest idealne miejsce, w którym ktoś może napastować, tak, jakoś prostytutki. Takie miejsce, w którym są prostytutki, no. Jeżeli miałby się gdzieś pojawić, to tutaj. Nie no, ja bym szukał innych prostytutek po prostu. No poczekamy jeszcze chwilę. Wiesz, to psychol. To miejsce jest obrzydliwe. Ile czasu tak siedzicie? No, obserwacja trochę musi trwać, no parę godzin powinniśmy posiedzieć. To ja tak w przerwie też chcę się przejść po tym parkingu i pooglądać samochody. Tak, weź zobacz, może któryś wygląda opuszczony. Weź sobie żarcie, jak jesteś głodna. To sobie zjesz obiadę. Puszki jedliśmy. Jezu, w domu mamy tyle jedzenia, nie będziemy zamawiać na miejsce. Szkoda pieniędzy. Jak na kogoś, kto jest chciwy, to szanuję. Ale można się rozejrzeć z jakimś autem, które wygląda na opuszczone. Długo nieużywane. No, tak oglądam auta. Może jakieś mnie natchnie i ukradniemy, czy coś. Albo coś. Jedno ci się podoba, tak się świeci, wiesz, tak. To jest to, nie? Takie neonowe podwozie. Różowe. Takie, wiesz, nie, takie turkusowe właśnie, takie, wiesz, ostre neon. O kurwa. Błyskawice na bokach. Gogle, kolor turkusowy. 30 cm nad ziemią, więc widać, że to nie jest byle co. Spoilery i chyba nawet nie zamknięte. Mogę powiedzieć, że jasno niebieskie po prostu. Czekaj, ale nie zamknięty to znaczy, że samochód jest otwarty. W sensie jak podchodzisz, naciskasz klamkę od drzwi, tak, to ustępuje. To jest takie, wiesz, cabrio z taką skórzaną, jest w środku? Białą kapotą, tak, na głowie. Czy są kamery na parkingu? Oczywiście, że tak.
Weź się wyłącz. Piszę ci SMS-a, wyłącz kamery. Mogę je wyłączyć? W sensie nie wyłącz. No, możliwość taką? Tylko jakby zrób zdjęcie i żeby one wyświetlały cały czas ten sam obraz. Tak, ciebie stojącego z otwartymi drzwiami. Bez szafy nie jesteś w stanie tego zrobić. Natomiast musiałbyś do każdej kamery podchodzić i robić to ręcznie. A czy dużo tych kamer jest, które widzą na nas na tym poziomie? Jedna. No to idę i się podpinam do niej i tyle, no. Tylko, no tylko, że ona jest tak na wysokości 2,50, a ty ile masz zastu? Podsadzę cię. Wejdź na samochód. Nie, to wcale nie będzie wyglądać podejrzanie, że dwóch kolesi podchodzi pod kamerę, jeden podsada drugiego, nie? No tu nie jest... Nie sobie sprawę z tego, że to jest wysyłane na bieżąco do bazy. To, no, w tej wersji świata też, no co za... Jaki no tu kamer? Jest sobie, że potrzebuję wynaleźć sobie urządzenie, coś w rodzaju pistoletu na strzałki, które będą z kabelkiem, że wyszywuję do jakieś urządzenia i dzięki temu będę mógł się hakować do niego zdalnie. Musimy mieć już 7 punktów w strzelaniu, żeby trafić dokładnie w port USB, tak żeby jeszcze... Słuchaj, ja mam problem z podpinaniem wieczorem komórki do naładowania. 3 razy muszę obrócić kabelkiem USB, żeby dobrze wpiąć, a ty chcesz to pistoletem zrobić. LOL. Ja przesuwam kabelek i magnes mi go łapie i samo się ładuje. Aj, sprytne. Rozumiem, że sobie poszliście szukać kamery i nie patrzy na te dziwki, tak? Nie no, niech ktoś patrzy na dziwki. No ja chciałem podsadzać Nolana, to przestałem patrzeć. Ale jakbyśmy stanęli tyłem i on by tak wyciągnął ręce i tak to robił tyłem, to by widzieli tylko jego tył na nagraniu. Pewnie tak. Czyli jakbyśmy weszli tyłem w pole, jakbym go wziął na barana i wszedł tyłem w pole tej kamery, podszedł jej tyłem, a Ustri by nas kierowała... Stojąc poza polem kamery jakoś, to by dobra, się udać. No weź, to jest dobre. Nie, czekajcie, zrobię przerwę.